Bardzo dużo barwnych postaci pojawiło się ostatnio na naszych ulicach. Zawsze były, ale jakby każda epoka niesie inne ciekawostki osobnicze. I jednym z takich przedstawicieli właśnie takiej kultury, można już powiedzieć masowej, wydaje mi się, jest człowiek w ogrodniczkach. Taki hip hopowiec A z kolei innym biegunem ulicy jest taki, no. To już jest banał, no, ale dresiarz, prawda? I gdzieś po środku chciałbym przemówić teraz głosem postaci. No gdzieś tak właśnie z, z, między tych dwóch się chyba zmieści. No to znaczy taki człowiek, który po prostu. Jakby to powiedzieć no, dużo widział, prawda, dużo słyszał i na przykład przyjeżdża z Paryża, no nie, i mówi tak, do swojej dziewczyny mówi tak, słuchaj, wiesz co, po prostu byłem w tym Paryżu normalnie, wychodzę z hotelu, wiesz, bo w nocy przyjechałem. patrzę w lewo, no że szkurcze pieczone, patrzę w prawo, o, żeż ty wymori dejeżdża, no nie, a czego ty głupia płaczesz? Jak tam musiał być pięknie, no, i to właśnie, y, 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 albo taki człowiek przychodzi do knajpy, no nie, i y, y, y mówi do dziewczyny, cześć, chcesz drinka? A ona mówi, a czym y, przyjechałeś? A on mówi, no trójką. Ale golfem trójką, czy, czy bm trójką? Nie no, trambajem trójką. To weź tego drinka i spadaj. No i chyba taka historyjka właśnie z życia takiego oto osobnika.